Dziś około godziny 15:40 doszło do pożaru stodoły w miejscowości Kłódka. Ogień doszczętnie strawił budynek. Obecnie sytuacja jest już opanowana. Wcześniej natomiast pożar wyglądał bardzo poważnie. Tym bardziej, że tuż obok płonącej stodoły znajduje się budynek wielorodzinny. Czy wyglądało groźnie, kiedy pan przyjechał? Jak przyjechałem, to już był taki szkielet jak teraz. Nie, już strasznie walczę z stodołą. A dowiedzieliście się Państwo, że może też zająć tutaj pobliskie budynki? Tak, oczywiście. Tutaj mamy też rowery, mamy motory. Tego baliśmy się. Tego żona pieszo otworzyła drzwi, bo tam jest normalnie parownik. Pożar gasiło 7 zastępów Straży Pożarnej. Jak na razie zarówno przyczyny, jak i straty nie są znane. Pan pierwszy zobaczył ogień? Tak. I pan zaalarmował służby? No, straż pożarną. I od czego zaczęło się palić? Od tego szczytu tu pierwszy. Mhm. Ogień wyszedł. I to wszystko. I się skończyło. A jak długo się paliło? No nie wiem, do tej pory jeszcze się pali, ale o której nie, nawet nie spojrzałem na zegarek. Po trzeciej było na pewno, po trzeciej, tak w pół do rzutu. Tak, po piętnastej było. Ja pół do czwartej to dopiero patrzę dym, już strasznie jechała, ja zostałem. Ale ten moment tam, ogień zaraz wyszedł ze szczytu do góry. Sucho, nie? Suche baliki, także to się zapaliło. Prawdopodobnie słomę mieli. Salną, oni tam wozili. A czy to już się kiedyś paliło wcześniej, czy to pierwszy taki? Nie, tutaj w tej chwili. Tu jest pierwszy raz na terenie OPOZH, tak? Baza była raz, kiedyś, tak. Nie? OPOZH baza, nie? Także pierwszy raz taki. Są to nowoczesne czasy. Nie ma gospodarza. Tak, to jest bo to... Nikt nie tym nie nadzoruje. No nadzoruję, ale. Co to za nadzór dalej? Jak go tutaj nie ma. Bramy pootwierane są, każdy jeździ jak chce. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Wewnątrz budynku nie było ani ludzi, ani zwierząt. Aktualnie zastępy powoli wracają do bazy.